jestem terapeutą, może tak. Wczoraj akurat na kolacji mistrzów mówiłem, że z jednej strony fajnie być lekarzem, bo ma się duży autorytet u pacjentów i łatwiej się z nimi pracuje, bo pacjenci lepiej bardziej słuchają, ale z drugiej strony ci nasi lekarze, prawdziwi lekarze, mają dzisiaj mocno pod górkę, bo ciągle walczą o uzyskanie, o zatrzymanie prawa wykonywania zawodów, ciągle są jakieś tam hejty i różne jakieś dziwne rzeczy, czy tam w radiu, w telewizji i tak dalej. My na szczęście mamy łatwiej, więc ja po prostu jestem terapeutą, jest mi łatwiej, bo mnie nikt mojego prawa do zawodu nie zabierze, więc mogę pracować trochę bardziej na luzie. Natomiast ze względu na to, że nie jestem lekarzem, nie mogę podawać wlewów, nie mogę pracować z lekami i tak dalej, dlatego, a chciałem być przynajmniej równie skuteczny jak najlepsi lekarze, a mam nawet takie marzenie, że być może trochę i lepszym, w związku z czym musiałem wypracować sobie swoje inne metody, które będą równie skuteczne i o tym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Główny cel mojej pracy jako terapeuty jest to, żeby pacjent był zdrowy, czyli żeby był zdrowy i fizycznie, i psychicznie, bo jak wiecie, zdrowie to nie tylko zdrowe, bezbolesne, bezchorobowe ciało, ale również prawidłowy stan umysłu, czyli naszych myśli i emocji. Tak? Jakby to składa się na nasze zdrowie. I dlatego chciałem, żeby pacjenci byli zdrowi, żeby mogli żyć pełnią życia. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że chyba to jest coś nie tak. Zauważyłem, że żeby pacjenci mogli być zdrowi fizycznie i psychicznie, to oni muszą już zacząć żyć pełnią życia. Witajcie kochani, tu Artur, ATVB Zdrowy Kanał. To jest tylko zwiastun. Pełny wykład jest na kanale ATVB BIS. Bezpośredni link do kanału jest w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu podpiętym. Subskrybujcie ATVB BIS i włączcie dzwoneczek. Pozdrawiam słonecznie. Wszystkiego dobrego. Artur. Rozumiecie różnicę? Nie możemy czekać na to, że będziemy się cieszyć, będziemy zadowoleni, jak będziemy zdrowi. Kochani, jak będziecie czekać i sobie tak mówić, to nigdy nie będziecie zdrowi, dlatego że jesteście niezadowoleni. Trzeba się skoncentrować na życiu, trzeba się skoncentrować na radości, na miłości, na tych wszystkich cudownych rzeczach. Wtedy dopiero jest możliwość, że organizm wróci z powrotem do normy. Ale dlaczego ludzie lubią tabletki? Bo ludzie są wygodni, kochani. Zgadza się? Dlatego ten temat mój dzisiejszy będzie dosyć trudny, ponieważ pokażę Państwu, że żebyście Państwo w pełni mogli wyzdrowić, niestety musicie ruszyć tyłki i zrobić coś więcej niż tylko przyjąć czy tabletkę chemiczną, czy jakiś suplement, ponieważ samymi suplementami, samymi tabletkami nigdy się Państwo nie wyleczycie. Znaczy oczywiście może tak być, że tak, ponieważ czasami przyczyną choroby może być niedobór jakiegoś minerału albo niedobór jakiejś witaminy. I wtedy tak, to będzie leczenie przyczynowe, ale w większości przypadków jest zupełnie na odwrót. No niestety ludzie kochają być leniwi, no więc coś mi tam dokucza, idę do lekarza, zjem tabletkę i myślę, że przez 50 lat nic nie robię, nie dbam o siebie, piję piwsko, oglądam co tam, telewizję, wiadomości albo seriale, tak? Nie uprawiam sportu, nienawidzę rodziny, nienawidzę sąsiada, nienawidzę siebie i myślicie, że zjecie jakąś tabletkę i nagle będziecie zdrowi, nie? I kochani, dlaczego rosół leczy na koniec? Bo mama przygotowuje go z miłością. I tym chciałbym zakończyć ten wykład mój dzisiejszy. Prawie mi się udało zmieścić w czasie, dobrze? Pamiętajcie, że miłość i wasze emocje i te wszystkie rzeczy są najważniejsze. Jesteśmy częścią natury i bez natury nie da się żyć. Żeby być zdrowymi, musicie oddychać. Musicie pić wodę, musicie wyeliminować toksyny, musicie się kochać przede wszystkim. To jest najważniejsza rzecz. Dziękuję ślicznie. Andrzej Kawka. Mówiłem, że petarda.